no to w dzisiejszych czasach należy wspomnieć o mass mediach, tak? Czyli kultury popularnej. No to wszelkiego rodzaju właśnie programy telewizyjne, gazety, czasopisma. Ja myślę, że kultura to może być też społeczeństwo, ludzie i zwyczaje, na przykład stroje ludowe i tego typu rzeczy. Bardzo czymś ważnym. Na przykład kultura osobista. Czyli musimy wiedzieć, jak się zachować. Kultura jest duchową pracą materialną nad sobą. Jest naszą wizytówką, którą pokazujemy innym. Kultura. No, kultura dla mnie chyba, najprościej można by powiedzieć, jest dziedzictwem historycznym jakiejś grupy ludzi, powiedzmy, jakiejś nacji na przykład po prostu. Dla mnie kultura to jest cechy dla danego narodu albo społeczeństwa. Jakie są przykłady kultury? Dla mnie przykładem kultury może być na przykład strój danego narodu, czy tam społeczeństwa, albo muzyka, czy jakieś pismo, literatura. Kultura jest według mnie czymś bardzo ważnym w życiu. Świadczy to o dobrym wychowaniu osobistym. Może również świadczyć o różnych zabytkach na świecie też. No jako kultura osobista albo kultura taka w sensie zabytki i w ogóle. Czyli coś ważnego dla ciebie? No bardzo ważnego. A podaj mi jakiś przykład kultury. Kultury? Kultura na przykład osobista, w sensie dobre wysuwanie się poprawną polszczyzną. Kultura na przykład w sensie zabytki to na przykład jakieś no ważne budowle. Dla mnie kultura jest na przykład kulturą osobistą. Rozumiem to jako okazywanie szacunku starszym osobom. Albo kulturalne zachowywanie się w miejscach publicznych, w szkole, na mieście. Dla mnie kultura to obrazy, sztuka, tradycje. Dobrze, a podaj mi przykład lub przykłady kultury. Przykład kultury to dla mnie stroje ludowe, pieśni, tradycje. Kultura dla mnie to jest ogół dobytku, jakie społeczeństwo wytworzyło przez całe swoje istnienie. Dobrze, a jakie mógłbyś podać przykłady kultury? Przykładem kultury na przykład ta fontanna. A dla ciebie czym jest kultura? No, kultura dla mnie jest miasto, jakieś zabytki. Chyba tyle.